Ktoś zadał mi pytanie, jaki był najpiękniejszy moment w programie i ja stwierdziłam właśnie, że chyba to było właśnie to tango, bo my musieliśmy wyczuwać muzykę, która akurat u nas zmieniła się diametralnie w drugiej połowie utworu i nagle wszystko się zwolniło. My musieliśmy jakoś zareagować na to, zapanować nad swoim ciałem, wyczuć siebie przede wszystkim i to było takie prawdziwe i takie tu i teraz i kurczę, aż poczułam, że jest, nie wiem, to było niesamowite, naprawdę, bo z jednej strony poczułam się, jakbym była w jakimś filmie, z drugiej strony to było, Boże, nawet nie umiem tego opisać, ale to było tak, jakbyśmy naprawdę mieli zatańczyć ostatni raz. Mi się w ogóle wydaje, że one nie wiedzą dokładnie, co one tam robiły, tak? A to było zdecydowanie. A one zrobiły to według mnie na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Nie wiem, czasami może się udało którejś, że akurat była ta akcja gdzieś tam ustalona przez nas, że w tym momencie będziemy robić to i to wyszło ładnie w muzykę, ale były takie momenty, której ja w ogóle sam nie wiedziałem, co mam robić, co dopiero Basia czy Sandra. Ja widziałem, że Sandra gdzieś tam robiła takie kiki, których Wojtek, ja wiem o tym, że jako partner on nie może poprowadzić jej, żeby ona gdzieś tam machała nogą. A ja patrzę, ona macha centralnie do muzyki. Mówię, coś tutaj nie gra. Po prostu takie partnerowanie było. Wyszło, no. I to było takie, że dla mnie to było niesamowite. I te dziewczyny nawet nie wiedzą czasami, co one tam do końca zrobiły. Zrobiły naprawdę wielkie show i za to jest... Szacunek wielki dla dziewczyn, że naprawdę... No nie jest to łatwa sprawa nawet dla zawodowych tańcerek, prawda? A ja chciałam powiedzieć, że jestem bardzo z nich dumna, bo dwie pary w dogrywce dały takiego czadu, że ja się chyba najbardziej zdenerwowałam. A to też niedobrze podnosić mi ciśnienie, tak? Oj tak, tak, tak. Dlaczego opowiedz? Ale nie rozmawiajmy o tym. Już mam ustalone, że opening w następnym odcinku tańczę z Wojtkiem. Tak, zaglądajcie, będzie ciekawie. To będzie się działo. Ja coś, co ty na to? Wojtek z Mistrzynią Europy. Dokładnie, także tutaj zaszczyt. Muszę się postarać.